Kochani, i znowu nadchodzi ten czas. Najwspanialszy czas fiesty na Ursynowie, czyli Dni Ursynowa 2023. Już za dwa dni, w piątek, 16 czerwca, startujemy około godziny 18. Z tej sceny powita Was zespół Criminal Tango. Zobaczymy aż 11 wykonawców, którzy będą tutaj tylko i wyłącznie dla Was. W piątek zaczynamy o godzinie 18, zaczynamy od Criminal Tango, następnie obiecany już w zeszłym roku Dixon 37, do tego oczywiście polska wersja i Morwa. Mam nadzieję, że wszyscy mieszkańcy Ursynowa, a także pobliskiego Mokotowa biją tutaj około godziny 19, chwilę przed godziną 19, a następnie Ira i na koniec około godziny 21.30 Tilaw. Do zobaczenia w piątek od godziny 18 do godziny 23. Musicie to być. Po piątkowych emocjach w sobotę nie zwalniamy. W godzinach 11-18 zapraszamy Was na piknik, na którym będzie się działo naprawdę dużo. Będą dwie strefy. Strefa dzielnicowa, która znajdzie się tutaj w tej okolicy. Oczywiście tam w tle, jak co roku, strefa gastronomiczna. Oraz druga strefa, która znajdzie się na Olkówku. Natomiast tutaj, nie mówcie nikomu, podobno będzie bezpłatne Eurobungee. A na Olkówku, jak co roku, rodzinna strefa piknikowa. W tym roku jeszcze większa, także naprawdę każdy z Was znajdzie coś dla siebie. Ja oczywiście wszystkich rodziców, wszystkich dziadków zapraszam na scenę, gdzie będą pokazy wokalne, pokazy chórów, przede wszystkim w wykonaniu najmłodszych mieszkańców naszej dzielnicy. Także miejskie instytucje, czy instytucje dzielnicowe, takie jak Ursynowskie Centrum Kultury Alternatywy, Dzielnicowy Ośrodek Kultury, wiele innych, ale przede wszystkim obchodzący w tym roku 25-lecie Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji, przygotowały tutaj specjalnie dla Was. Naprawdę będzie się dużo działo, a do tego bezpłatna strefa dla dzieciaków. W bezpłatnej strefie zabaw dla dzieci znajdziecie Dmuchany Plac Zabaw Dżungla, Dmuchany Dart, Domek z Piłeczkami, Big Ballers Orange, 8-metrową zjeżdżalnię Zoo, ponad 6-metrową zjeżdżalnię Palmy, 2 stanowiska malowania buziek, 2 stanowiska baniek mydlanych, 2 stanowiska modelowania balonów. A w namiocie dzielnicowego ośrodka kultury będziecie mogli pomalować figurki fantasy lub zbudować model Star Warsów. A równolegle, około godziny 16.50, rozpoczynamy koncerty na wielkiej scenie, oczywiście również w sobotę. Także z jednej strony będziecie na pikniku, a z drugiej strony już od około 16.50 powoli zapraszam pod dużą scenę. O 16.50 zaczynamy od Roxany Węgiel, następnie Kobranocka, następnie Muchy. Przedostatni zespół, który tutaj będzie występował, to Nocny Kochanek, a na zwieńczenie Dni Ursynowa ostatni zespół, który tutaj wystąpi około godziny 21.30, to Kaliber 44. Mam nadzieję, że wszyscy będziecie zadowoleni. Kochani, tych atrakcji jest takie mnóstwo, to jest tak naprawdę, jak czytamy to na strony wordowskie w czcionce 13, to jest to 9 stron, więc ja naprawdę Was zapraszam na stronę dzielnicy oraz na nasze media społecznościowe, tam znajdziecie szczegółowe informacje. Do zobaczenia w piątek na koncertach, w sobotę na pikniku i później na koncertach. Musicie tutaj być.